Pasjonaci siatkówki w Końskich mają się dobrze. To sport na tyle popularny, że samym zawodnikom oddolnie udaje się organizować turnieje. Taki miał miejsce w sobotę w hali w Stadnickiej Woli. Turniej Konecka Hala to nowa inicjatywa i jest on zimową odpowiedzią na letnie zawody pod tytułem Konecka Plaża. Na ten pomysł wpadliśmy razem z Waldkiem Kanią. W lato zorganizowaliśmy turniej Konecka Plaża i teraz wpadliśmy, by zrobić turniej właśnie Konecką Halę, w którym wydaje mi się był dość wysoki poziom. Mieliśmy drużyny spoza naszego miasta, mieliśmy z Opoczna, mieliśmy z Koziej Woli, więc wydaje mi się, że zainteresowanie było. Łącznie do zawodów zgłosiło się 7 drużyn. Volleyball Team, Pierwsze Liceum Ogólnokształcące, KTW Kozia Wola, Centralni Kozia Wola, Wolej Żelazny Opoczno, Osir Końskie oraz Fair Play. Po zaciętej rywalizacji w grupach do półfinałów awansowały Osir, Fair Play, Wolej Żelazny Opoczno i Centralni Kozia Wola. Półfinały dosyć pewnie wygrały Osir oraz Fair Play. Zatem o brąz powalczyły Wolej Żelazny i Centralni Kozia Wola. Ekipa z Opoczna nie dała tutaj szans swoim rywalom. Natomiast w finale, choć Fair Play wygrało pierwszego seta, to ostatecznie musiało uznać wyższość Osiru. Organizatorzy przyznali także wyróżnienia indywidualne. MVP zawodów został Piotr Kołodziejczyk, najlepszym rozgrywającym Marek Sroka, a najlepszym przyjmującym Jakub Żak. Statuetki wręczała sponsor całego turnieju, Elżbieta Zaborowska. Turniej Konecka Hala został zorganizowany pod patronatem burmistrza miasta i gminy Końskie.